Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na taką aktualizację mojej kolekcji kosmetyków. Pierwszy taki film i jedyny na moim kanale nagrałam w lutym 2012 roku, więc 2,5 roku temu. Myślę, że czas na aktualizację. Jest tego trochę mniej, jest to inaczej zorganizowane w tym momencie, ale żeby nie przedłużać, po prostu Wam wszystko pokażę. Nie będę tutaj się bawiła w długie wstępy, więc zapraszam Was do oglądania, jeżeli chcecie zobaczyć moją aktualną kolekcję kosmetyków. W mieszkaniu, w którym teraz mieszkamy, nie mam takiego swojego miejsca, które byłoby moją toaletką, więc makijaż wykonuję najczęściej przy biurku, tam gdzie stoi także mój komputer i w związku z tym nie mam tam miejsca na przechowywanie kosmetyków, dlatego trzymam to wszystko na takiej szafce obok i w szufladzie poniżej, której Wam w całości nie pokażę z zewnątrz, ponieważ jest trochę zniszczona, nie przetrwała niestety przeprowadzki w dobrym stanie, więc nie pokażę Wam wszystkiego całości, jak to wygląda. Pierwsza rzecz, która pewnie rzuca się w oczy, to jest ten krem z firmy Mugu, to jest Soothing MSM Cream. To jest krem, który ja używam na problemy z egzemą, który pomaga mi w walce właśnie z suchą skórą i z problemami skórnymi. Tu mam lusterko, którego w sumie nie używam do makijażu, bardziej stoi tak dla, powiedziałabym, dekoracji, trzymam na nim jakieś takie naszyjniki, których używam regularnie. Obok oczywiście pędzle, to nie są wszystkie pędzle, część czeka na mycie, te też powinnam umyć, tutaj mam ten do różu, który jest już brudny, więc nie wszystkie są tutaj, część trzymam teraz w łazience właśnie w oczekiwaniu na dobry moment, żeby je umyć. Tutaj poza tym mam także płyn do mycia pędzli, takiego szybkiego mycia. Mam tutaj także alkohol, gdybym na przykład chciała coś przemyć, czy gdybym na przykład chciała pomalować paznokcie tą metodą z lampą UV. I tu mam jeszcze nieotwartą butelkę płynu micelarnego z Garniera. Tutaj w tym pojemniku mam wszystkie palety cieni, których używam regularnie. Może pokażę Wam, co to dokładnie mam. Na początku chciałam je wszystkie trzymać w szufladzie poniżej, ale się nie zmieściły, więc pomyślałam sobie, że może dzięki temu, że będą stały na widoku, będę ich częściej używała. Więc tutaj mam paletę Kat Von D Monarch, mam wszystkie palety Urban Decay, oprócz tych Naked Basics, czyli mam jedynkę, dwójkę i trójkę z Naked. Tutaj mam paletę It Cosmetics Naturally Pretty. Dwie palety Lorac Pro, to jest czarna, to jest numer 1, szara to jest numer 2. I paletę Too Faced Pretty Rebel. A z boku tutaj trzymam mniejsze palety Bare Minerals, to jest Ready Eyeshadow 8.0 w odcieniu The September Issue. Tutaj mam paletę Tarte w pięknym opakowaniu. To jest Uni Palette, którą kupiłam oddzielnie i trzymam w niej cienie Maca. Dalej paleta Urban Decay Smoked i palety Lorac Unzipped oraz Laura Mercier Artist Eye Palette. To jest pierwsza wersja, która wyszła parę lat temu. A tutaj trzymam kosmetyki, których używam najczęściej. To są takie moje podstawowe kosmetyki, które bardzo lubię lub które aktualnie testuję. Między innymi mój It Cosmetics CC Cream Your Skin But Better. Tutaj mam także produkty z Bare Minerals, mam tutaj podkład mineralny, Mineral Veil i korektor mineralny, którego też bardzo często używam. Strobe Cream z Maca, którego tak naprawdę często nie używam, ale jest. Tutaj mam zapasową maskarę Clam Crusher, którą kupiłam na promocji, więc starałam się skorzystać. Nowa baza pod cienie, Lorac Behind the Scenes. Tuszy nie kolekcjonuję, jestem sobie dumna, że mam tylko kilka tuszy. Aktualnie mam otwarte 3 Clam Crusher Extensions, Rimmel Wonderful, który testuję aktualnie. I to jest tusz z firmy Claytime Australia. To jest tusz, który dostałam w jednym z boksów z próbkami, ale nie jestem z niego zadowolona, więc nie wiem, jak długo jeszcze będzie tutaj w mojej kolekcji. Tutaj mam miniaturkę perfum Amber Blush z firmy Bath & Body Works. Oprócz tego tutaj mam jakieś bibułki matujące, parę próbek, które chciałabym wypróbować. Tutaj różności, parę szminek, które nie mieściły się nigdzie indziej, bo one są dosyć szerokie, są szminki Baxom Full Body. I la maska Hydra Veil. Tutaj mam także filtr z Dermalogica, to jest Solar Defense Booster. A także masło do ust z firmy Cores. I tutaj trzymam także Kiss and Blush z firmy YSL, to jest róż i produkt do ust w jednym. I tu mam produkty do ust, których regularnie używam, jak widzicie, Maybelline Color Elixirs, błyszczyki,
szminka Bite Beauty w odcieniu Rose. Tutaj mam też szminkę z Lancome, to jest Rouge in Love w odcieniu Coral in Love. A w drugim rzędzie Maybelline Color Whisper w odcieniu 25 Last for Blush. Dalej L'Oreal Color Rich Balm w odcieniu 418 Caring Coral. Estée Lauder Pure Color Envy w odcieniu Dynamic. Dwa produkty z Bourjois, to są Rouge Edition Velvet. I kolejna szminka z L'Oreal, to jest 176 Sunset Angora. Teraz tutaj w górnej szufladzie mam produkty do oczu przede wszystkim, więc różnego rodzaju linery. Tu mam art linery z Lancome, kredki, cienie w kremie z firmy Laura Mercier, a także z firmy Mali. Mam tutaj też parę jakichś tam czarnych kredek, czwórka cieni z Chanel, którą testowałam ostatnio. Tutaj różnego rodzaju kredki do oczu, mój Max Factor, linery z firmy Golden Rose, których też często używam, produkty do brwi. Teraz tylko używam w sumie Gimme Brow i Aqua Brow w odcinku numer 10. Te dwa pozostałe z Bobbi Brown i z MAC są dla mnie zbyt ciemne. Oprócz tego mam tu także bazy pod cienie, Rock Behind the Scenes oraz Too Faced Shadow Insurance. Pigment z MAC-a to jest chyba Vanilla, tak? Tak, Vanilla. Dalej cień z Kiko, o może wam pokażę, bo to jest fantastyczny odcień. To jest odcień 201, jeden z moich ulubionych cieni pojedynczych. A oprócz tego mam tu też MAC Fluid Lines w odcieniu Past Twilight oraz Black Ivy, oba z kolekcji limitowanych. I kilka cieni z MAC, których jeszcze nie wypakowałam, czyli tutaj mamy Vex, to jest Sumptuous Olive, tutaj mamy Expensive Pink, All That Glitters i Patina. Myślę, że muszę je też wypakować z tych pojedynczych opakowań, żeby jakoś zajmowały mniej miejsca. A w dolnej szufladzie trzymam popularne akurat dla mnie w tym momencie produkty do twarzy, więc tutaj mam na przykład róże z Benefitu, Dandelion i Rocater. Tutaj mam puder, o którym mówię wam często w filmikach, to jest Ben Nye Media Pro. Tutaj mam taką paletę jakby podkładów z firmy Graftovian, który ja używam w sumie jako korektorów. Mój ulubiony róż z MAC-a Immortal Flower, puder Laura Mercier, bronzer z Cargo w odcieniu Light, który jest idealny dla mojej karnacji tak naprawdę przez cały rok, bo on jest dosyć jasny. Dalej róż Tarte Exposed, róż z Chanel, róż z Hourglass. Rozświetlacz z MAC-a, tutaj mam także korektor, rozświetlacz, Touche Eclairs YSL, którego w sumie tak już bardzo nie lubię. Kiedyś go lubiłam, a teraz jakoś nie przekonuje mnie, niestety. Mój ulubiony korektor z MAC-a Pro Longwear, korektor z L'Oreal, który testowałam ostatnio, i korektor z MAC-a ponownie, to jest Select Moisture Cover. Dalej Positint z Benefitu, tutaj rozświetlacz z Benefitu, tutaj paleta Ambient Lighting Powder z Hourglass. I tu jeszcze mam, to jest ten Mali Liquid Face Defender, to jest coś w rodzaju takiego kremu BBCC, takiej jakby bazy pod makijaż. Ona ma odrobinę kolor, więc czasami noszę ją po prostu też samą, teraz jest trochę dla mnie zbyt ciemna, więc tak będzie dobra na okres przejściowy wiosenno-letni. I teraz przechodzimy do zawartości szuflady. Wcześniej zamiast tych białych pojemników używałam po prostu takich kartonowych opakowań, które dostawałam w boksach z próbkami, one tak zawsze przychodziły z jednej firmy, ale one nie dawały mi wystarczającej różnorodności, powiedziałabym, bo wszystkie miały ten sam kształt i nie mogłam sobie tego ułożyć tak, jak bym chciała. To też jeszcze nie jest idealne rozwiązanie, nie zmieściłam wszystkiego, co bym chciała. Chciałam także tutaj palety wrzucić, te, które stoją na wierzchu, ale już się nie zmieściły, więc po prostu pokażę wam, co tutaj mam. Tak ogólnie będę tutaj się jakoś wgłębiała w szczegóły, pewnie już dużo rzeczy widzicie. Tutaj w takim pojemniku z trzema przegrodami trzymam moje podkłady, korektory, pudry. Tutaj mam akurat dosyć dużo podkładów aktualnie, ale dostałam te dwa do testu. Tutaj mam YSL Touche Eclairs, którego w sumie nie lubię, Giorgio Armani też, którego nie lubię, MAC, który muszę skończyć, oraz krem BB. Oprócz tego to jeszcze mam podkład w kremie z Revlonu, parę korektorów, podkład z firmy Mechron, tak. A tutaj trzymam pudry, między innymi tutaj mam MAC, puder z L'Oreal,
Także coś takiego MAC Prep and Prime Skin Smoother to jest coś w rodzaju takiej bazy, która wygładza skórę. Dalej tutaj trzymam cienie w kremie, głównie Maybelline Color Tattoo. Mam tutaj trzy cienie w kremie z firmy Estée Lauder, dwa z Inglota, to są w sumie linery żelowe, ale trzymam je w tym samym miejscu co cienie w kremie i La Maska między innymi. Ja tutaj trzymam moje kredki do oczu. Też nie jest to idealne rozwiązanie, chciałam je mieć w dwóch opakowaniach różnych, w dwóch pojemnikach, żeby w jednym były kredki bardziej podstawowe, brązowe, czarne, cieliste, a w drugim kolory, ale nie zmieściłyby się niestety, więc tutaj trzymam wszystko naraz. Mam większość, to są kredki, część, tutaj są jeszcze linery w płynie, dwa kolory Golden Rose, kilka kolorów z NYXa. Tutaj dalej są róże, których używam rzadziej, parę róży z firmy Milani. Kolejny MAC, który jest dla mnie troszeczkę za ciemny. Tutaj jest Tarte w odcieniu Blissful. Także róż w kremie z Ile Maski, róż z The Balm Hot Mama. Tutaj paleta róż rozświetlacz z firmy Mali Beauty. Dalej przechodzimy do drugiego kąta. W tym pojemniku mam konturówki wszystkie. Zdziwiłam się, że mam ich tak dużo, bo w sumie rzadko używam konturówek, ale myślę, że dostałam ostatnio od firmy Golden Rose 3. Dużo dostaję też w boksach z próbkami, trochę się ich nazbierało. A to w tym kącie mam paletę, których używam rzadziej, które nie zmieściły się w tym opakowaniu wyżej, więc tutaj mam m.in. paletę cieni z firmy Kobo, The Balm Bambini, paletę Yabby, paletę z cieniami Inglota, a także Sigma Paris. Tutaj mam znowu róże i bronzery, które nie zmieściły się nigdzie indziej, więc m.in. tutaj taki bronzer rozświetlacz firmy Kiko. Kolejny piękne opakowanie, ale rzadko go używam, bo kolor jest nie do końca dla mnie. To jest taki bardzo żywy róż, który tego jest bardzo błyszczący, więc zawsze mi odpowiada. To także mam z Yoko między innymi, z Clinique i drugi bronzer z Cargo, tym razem ciemniejszy. W tym pojemniku trzymam rozświetlacze, zarówno takie bardziej połyskujące, jak i bardziej matowe. Marque jest matowy. Tutaj mam też taki produkt z firmy Dr. Lewis, który też dostałam w boksie z próbkami. Tego mogę używać na całą twarz na przykład. Tu jest Ben Nye, taki rozświetlacz w kremie Tarte. Tutaj trzymam mniejsze palety cieni oraz cienie pojedyncze, więc mam tutaj na przykład, to jest Madeleine. Tutaj mam palety z Napoleon, Perdie oraz Catrice. Mała paleta Inglota, nie, Model CEO, przepraszam, to nie Inglot. Tutaj także mam palety z Wet n Wild, trójkę oraz szóstkę. I tutaj trzymam także cienie z firmy Kiko. Mam ich 5 pojedynczych. Może wam pokażę kolory. Numer 33, dalej numer 35, numer 41, dalej numer 36 oraz numer 26. I teraz przechodzimy do części błyszczykowo-szminkowej. Tutaj trzymam wszystkie moje błyszczyki w jednym pojemniku. Też chciałam je rozłożyć na dwa opakowania, ale no nie zmieściło mi się tutaj w tej szufladzie, więc są tutaj ułożone warstwami. W tej dolnej warstwie ułożyłam takie, których używam trochę rzadziej. W górnej te, których chciałabym używać częściej, więc tu mam parę błyszczyków z Maybelline, Rimmel Apocalypse, które zostawiłam. Pozostałe dwa Maybelline Color Elixirs. Mam też kilka Juicy Tips z Lancome. Tutaj mam także błyszczyk z firmy Hourglass. Tu jest bardzo ładny błyszczyk z firmy Milani. Oczywiście parę produktów z NYXa również się uchowało. A tutaj trzymam szminki. Taki fajny znalazłam pojemnik, który ma tutaj taką jakby przegródkę. Nie widzicie tego dokładnie, ale tu jest taka przegródka, która pozwala na to, żeby te szminki tutaj utrzymały się w pozycji stojącej. Więc tutaj trzymam takie właśnie, które mogę jakoś obrócić w taki sposób, żeby one stały pionowo. Więc tutaj mam moje lip butter z Revlonu, kilka szminek z Maybelline. To jest Color Sensational The Shine. Także szminki z Golden Rose, to są te szminki matowe, matte velvet czy velvet matte. Tutaj mam także pozostałe szminki z Golden Rose, są też szminki Vision.
I tutaj trzymam pozostałe produkty do ust, które nie są idealnie rozplanowane, ale te nie chcą do końca stać. Nie mam już tego, gdzie przełożyć, więc tutaj w pozycji leżącej mam wszystkie produkty typu Chubby Stick, więc tu między innymi jest właśnie Chubby Stick z Clinique, nawet trzy. Tutaj mam taki produkt z firmy Mali, z firmy Tarte, Neutrogena. Tu jest Bite Beauty oraz taki produkt z firmy NARS. A tu mam między innymi kolejne produkty z L'Oreal, to jest ten róż Caress. Tutaj mam jedną szminkę z Essence, szminka z firmy Models Prefer, to jest firma australijska, to jest Clinique, Mali, dalej Kate Moss, to jest rimmel. I tutaj mam jeszcze produkty z firmy YSL, to są te ich Glossy Stain. Jeżeli chodzi o te pojemniki, to ja wszystkie kupiłam w sklepie typu Dollar Store, więc są takie sklepy typu wszystko za 3 zł, wszystko za 5 zł. I one w większości, tutaj mam takie jeszcze kilka pustych, one w większości kosztują $1.50, może 2 dolary w Australii, nawet coś takiego dużego. Kupowałam, jeżeli jesteście w Australii, kupowałam albo w sklepie Dollar King, albo w Top Bargain. Więc myślę, że jest tego dużo, także na eBayu. Chciałam kupić przez eBay na początku, ale jakoś tak wychodziło mi tego zbyt dużo, więc pomyślałam sobie, że wybiorę się po prostu do Top Dollar i sprawdzę, co tam mają, w co się mogę zaopatrzyć. I podoba mi się to, że pojemniki są różnej wielkości, że mogę sobie to różnie poukładać, że część pasuje właśnie bardziej na jakieś tam produkty do ust, część wygląda lepiej, czy lepiej układają się w środku produkty, na przykład do policzków. Więc tak wygląda jakby główna zawartość mojej kolekcji. Moim założeniem było to, żeby wszystko było w jednej szufladzie. W poprzednim filmie miałam to rozłożone na kilka szuflad, miałam tego więcej. Ale od tego momentu myślę, że w dużym stopniu ograniczyłam moją kolekcję, chciałabym ją jeszcze bardziej ograniczyć. Staram się to mieć w jednym miejscu, po prostu otworzyłam szufladę i widziała wszystko, co mam, czy przynajmniej większość, żebym była w stanie tego używać, bo inaczej, no jak się ma dużo kosmetyków, to jest to dosyć skomplikowane. Dlatego też tutaj właśnie dużo też trzymam na widoku, żebym mogła sobie taką regularną jakby rotację przeprowadzać, żebym mogła wymieniać te kosmetyki, których używam regularnie, żebym jak najwięcej tego użyła, bo no nie oszukujmy się, mam tego dużo i szczególnie takie produkty jak błyszczyki, szminki, produkty wkremione nie są wieczne i długo ich mieć nie będę mogła. Witam ponownie wszystkich, którzy przebrnęli przez ten filmik i dotarli do tego momentu. Dajcie sobie kciuka w górę, jeżeli do tego momentu dotarliście. Tak właśnie wygląda moja kolekcja. Wiem, że jest tego dużo, ale nie mam z tym problemu, szczerze mówiąc. Lubię kolekcjonować kosmetyki, lubię eksperymentować z różnymi kolorami, z różnymi produktami. Do tego, no jednak na potrzeby bloga, YouTube'a czasami też są mi potrzebne produkty do recenzji, więc nie mam z tym dużego problemu. Dajcie mi znać, co o tym filmiku sądzicie, jak wam się podobało, a ja zapraszam was na kolejne produkcje już niedługo.